Dzień dobry, Tomasz Stawiszyński. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Maciej Słomczyński, wieloletni wydawca Faktów TVN. Dzień dobry. Jak z perspektywy kogoś, kto się zajmuje newsami, wygląda epoka fake newsów, w której podobno żyjemy? Ja bym tego nie nazywał epoką fake newsów, tylko epoką szumu informacyjnego. O, myślę, że to bardziej tak. Ja pracuję od 15 lat w newsach i tak jak pamiętam początki, to informacje spływały co powiedzmy kilka minut, schodziły jakieś depesze informacyjne. I to było tyle. Czasami ktoś zadzwonił, coś powiedział. A teraz ja się czuję, jakbym stał pod Niagarą cały czas i jestem oblewany jakimiś hektolitrami informacji ze wszystkich stron. Internet to zmienił? Internet zmienił to dramatycznie. Telefony komórkowe to zmieniły. Sposób naszego życia to zmieniło. Zmienił, właściwie wszystko się zmieniło w tym czasie. Bo to jest zmiana na gorsze? Nie, to jest po prostu zmiana, z którą trzeba sobie poradzić i z którą sobie my jako społeczeństwo nie radzimy, jakkolwiek to brzmi górnolotnie, ale to chyba o to chodzi, że po prostu się jeszcze tego nie nauczyliśmy. No, tak jak przypuszczam, jak pojawiły się maszyny parowe, to nie wszyscy wiedzieli, jak sobie poradzić z życiem i co ze sobą zrobić, jak się okazało, że można robić to samo, tylko 10 razy szybciej i wydajnie, albo 1000 razy bardziej wydajnie, to troszeczkę tak się stało z informacjami. Zawód dziennikarza, który kiedyś był niezwykle reglamentowaną umiejętnością, że tak powiem, to co się robi będąc dziennikarzem, w tej chwili właściwie wszyscy wykonują. Każdy uważa, że jest źródłem informacji i w sumie tak jest, ale nie każdy może być wiarygodnym źródłem informacji i to dla odbiorców nie jest oczywiste. Właśnie był chyba taki moment w historii internetu, kiedy wszyscy uwierzyliśmy, że dziś każdy może dostarczać wartościowe treści i że właściwie każdy może być dziennikarzem, ale trochę już wiemy, że to nie prowadzi zawsze do dobrych rezultatów. Właśnie dlatego, że zalała nas w pewnym momencie fala takich kompletnie niesprawdzonych, nieweryfikowalnych, dziwnych informacji. Tak, znaczy nie zgodzę się, że są nieweryfikowalne informacje, bo większość informacji jest weryfikowalnych, tylko trzeba poświęcić na to bardzo dużo czasu, a też to przyspieszenie przyzwyczaiło nas do tego, że my nie poświęcamy czasu na zgłębianie informacji, właściwie się ślizgamy w tej chwili po powierzchni. Jeżeli jeszcze paręnaście czy 10 lat temu mówiło się, że cykl życia newsa to jest godzina, dwie, paręnaście minut, teraz mówi się, że to jest kilkadziesiąt sekund, bo właściwie tyle trwa od jednego pojawienie się jednej informacji do potem jej ponownego zweryfikowania, do podania informacji z drugiego źródła i tak dalej. Jeżeli się włączy telefon komórkowy, jeżeli się korzysta na przykład z Twittera, to jest taki komunikator, który zmienił właściwie wszystko w życiu dziennikarzy. To jest żywa agencja prasowa składająca się z miliarda ludzi, którzy korzystają z tego na całym świecie. No to właśnie każda sekunda to są nowe informacje i ze wszystkich możliwych dziedzin, branż, kierunków. I to jest z jednej strony błogosławieństwo, bo jestem w stanie siedząc na przykład tutaj, gdyby coś się zaczęło dziać w Stanach Zjednoczonych, to mogę w ciągu 30 sekund dotrzeć do ludzi, którzy śledzą jakieś zdarzenie z okien swojego domu i są 10 metrów od tego, co się dzieje. Ja to mogę sprawdzić, bo są takie informacje podane, skąd osoba pisze, mogę zweryfikować zdjęcie i tak dalej, ale dla osoby, która nie siedzi w tym tak głęboko, no to jest jakiś kompletna dyskoteka, stroboskop informacji i to właśnie po chwili człowiek jest odgłupiony. A nie masz takiego wrażenia, że te media też zwrotnie w jakimś sensie oddziałują na nas i że my się czujemy niejako pod presją właśnie tej natychmiastowej możliwości publikowania i w tym sensie to jeszcze bardziej nakręca ten mechanizm, o którym mówiliśmy. Tak, no zdecydowanie. Media przyspieszyły razem ze mną. Znaczy ja byłem świadkiem tego. Po prostu wiem, jak kiedyś, żeby poczekać na komentarz eksperta, polityka, trzeba było zadzwonić, poczekać 3 godziny i może ktoś się wypowiedział. A w tej chwili, już zanim zadzwonimy, już ten komentarz jest dostępny. Znaczy, nawet z takiego punktu widzenia nas, zazwyczaj musisz się zastanowić, zanim coś powiesz.
Ale zaczynacie się już... A my zaczynamy przyzwyczajać do tego, że może nie trzeba, że od razu mówisz. Zaczynacie się już czuć jak przedstawiciela zawodu ginącego? Czy wręcz przeciwnie? Wręcz przeciwnie. Jestem przekonany, że za chwilę okaże się, że wiarygodne źródło informacji jest więcej warte albo tak samo warte jak lekarz, który opiekuje się nami przez 15 lat. Mhm. Znaczy to jest ten etap, bo za chwilę się zorientujemy wszyscy, że no nie można wszystkim wierzyć po prostu i że warto też zapłacić za czyjąś ciężką pracę, która no jest trudna, ale też dla nas niestety kluczowa, znaczy w ogóle dla istnienia małej społeczności, gdzie jest największy problem w tej chwili z dziennikarstwem lokalnym, bo to jest, nakłada się polityka, brak pieniędzy i wszyscy uwierzyli, że informacje w internecie są za darmo, to jest kolejna wielka zmiana, która się pojawiła, kiedy się kupowało gazety i się ją czytało i nikt nie miał problemu z tym, że trzeba zapłacić parę złotych, a w tej chwili, jeżeli usłyszymy, że trzeba zapłacić za czyjąś pracę człowieka, który był w Syrii, siedział w Aleppo przez 3 lata, to przeczytamy pierwsze 2 akapity, a jak będzie informacja, że trzeba zapłacić, to już dalej raczej w to nie wejdziemy. I to też w związku z tym przyzwyczailiśmy, że coś jest darmowe, a jak jest coś darmowe, jest tego cała masa, no to jest no, gorszej jakości, siłą rzeczy. No, nie da się inaczej. Ale ja jestem przekonania, że w tej chwili naprawdę to jest jakiś moment renesansu, który może no, jeszcze za 2-3 lata nie będzie bardzo widoczny, ale za 5 jestem w 100% przekonany, że znowu będą źródła, w których jak będziemy chcieli się czegoś dowiedzieć, to będziemy 100% pewni, że to jest prawdą, co czytamy, a ja jeżeli się raz okaże, że nie jest prawdą, to będzie koniec tej instytucji. Na pewno takie serwisy, między innymi, które ty robisz, uchodzą dziś za ostoję rzetelnej informacji i domyślam się, że w tej rzece płynącej wiadomości, które błyskawicznie się pojawiają, no, mnóstwo jest, jak powiedzieliśmy, takich, które są niewiarygodne albo które później okazują się nieprawdziwe. Jakie stosujecie metody, żeby wyłowić z tej rzeki te informacje, które są wiarygodne? Jakie weryfikujecie, innymi słowy, w tej dzisiejszej rzeczywistości? Znaczy, skoro użyłeś sformułowania rzeka, no to my dużo sieci zostawiamy, przeróżnych. I też, o czym jeszcze nie zdążyłem wspomnieć, no, w międzyczasie pojawiła się instytucja fake newsa, o którym ty wspomniałeś, od którego ja się troszeczkę odsunąłem, ale są ludzie, którzy żyją z tego, że piszą nieprawdziwe informacje. Bo okazało się, że jeżeli będziemy pisać nieprawdziwe, nieistniejące informacje, ale ludzie będą w nie klikać, to ktoś będzie na tym zarabiać. Klikalność to towar w dzisiejszym świecie. Znaczy, przy tym są reklamy. Wielcy giganci świata, czyli Google i Facebook, zarabiają na tym, że ludzie to oglądają i że oni mogą wyświetlać im reklamy. No więc to stał się biznes, a w międzyczasie wielkie państwa, jak Rosja, zauważyły, że można za pomocą tego prowadzić niezwykle skuteczną politykę i właśnie mieszać ludziom w głowę. No to jak mam się zorientować, czy to jest news z Mołdawii, fake news, tak, czy to jest rzeczywiście demonstracja, którą ktoś organizuje, tak, w najlepszej wierze? Po pierwsze, chyba skończy się czas patrzenia na jedno źródło, niestety. Musisz zobaczyć w 2-3, czy piszą mniej więcej to samo i czy przypadkiem nie piszą tymi samymi słowami, bo też jest często, że niestety to się zdarza, że 10 redakcji przeklei ten sam tekst, ktoś coś dołoży, tylko problem polega na tym, że wyjściowa informacja jest nieprawdziwa. To też jest trudne. Tak? W tej chwili sądy stawiamy po zobaczeniu jednego zdjęcia na przykład. Przykład sprzed 2 tygodni, niejaki pan Rybak, znany niestety, ale bardzo skrajny działacz, walczący z Żydami w Polsce, był na demonstracji bodajże w Białymstoku i pojawiło się zdjęcie, jak on hajluje. No i wszyscy uznali, o, Rybak hajluje, dlaczego go policja nie zatrzymała. No i my odrobiliśmy lekcję i sprawdziliśmy wszystkie nasze kamery, które mieliśmy tam. I na jednej z nich zauważyliśmy, że... Że pokazywał tak. Ale z boku, złapany, to wyglądało jakby hajlował. No, były takie ujęcie. Znaczy, my się z tym liczymy niestety. Też jest zdjęcie księcia Harego, który pokazuje ludziom środkowy palec, tylko okazuje się z innej perspektywy, że to jest cała ręka. Nie?
ale akurat tak się złapało. I to są takie no, skrajne dosyć przykłady. Ale... Czyli szukać różnych źródeł. Musisz przeczytać w jednym, drugim, trzecim źródle. Tak? Jeżeli wszyscy piszą to mniej więcej o tym samym, ale w różny sposób, no jest duże prawdopodobieństwo, że mają jakieś informacje faktycznie. W różny sposób. No bo jeżeli będziesz miał to samo sformułowanie, dokładnie to samo sformułowanie, nie mówiąc o cytacie z kogoś, no bo to jest oczywiste, no to znaczy, że chyba to jest ta sama informacja, tylko w wielu źródłach. No. I to też jest łatwo w tej chwili. Dziennikarstwo internetowe w dużej mierze polega na tym, że właśnie możesz wcisnąć dwa guziki, przekleić i za 7 sekund masz tekst. A czasami musisz poświęcić tego czasu więcej. No więc wracając do tych sieci, które my zastawiamy, dopiero co powołaliśmy kolejny etap, jeszcze gęstszą sieć i każda rzecz, która jest napisana, najpierw jest przeczytana przez oczywiście autora, potem przez człowieka, który odpowiada za jego publikację, a potem jeszcze trafia do osoby, która sprawdza co do faktów wszystkie rzeczy. Dodaliśmy trzeci poziom weryfikacji, no bo my sobie nie możemy pozwolić na błąd. A doszliśmy do tego, że nawet agencje prasowe zaczynają błędy popełniać, czyli właściwie nasi informatorzy i musimy ich weryfikować. A daliście się na coś tak nabrać w ostatnich, powiedzmy, 10 latach? 10 lat temu podaliśmy informację, której podający ją człowiek u nas na antenie nie raczył z nikim w redakcji wcześniej omówić, więc właściwie nie przeszła przez żadne sito i to były sensacyjne zdjęcia odnalezione w aparacie, który przetrwał katastrofę lotniczą w amazońskiej dżungli. I były to zdjęcia przedstawiające ludzi wypadających z kokpitu rozerwanego jeszcze w powietrzu Boeinga. Pamiętam. Niewiarygodna historia, absolutnie. Fantastyczne zdjęcia. Był jeden problem, bo to były zdjęcia z serialu, a nie z nadnalezionej kamery. Zresztą fantastycznego serialu Lost. Tak, absolutnie. Kto z Państwa nie widział, to trzeba zobaczyć. Świetna sprawa, tak, to duża strata. No dla nas to się nie zakończyło stratą tego dziennikarza, ale wielomiesięcznym milczeniem tegoż, a może inaczej, gigantyczną lupą, pod którą się znalazł. Tak, i od tamtej pory już nie mieliśmy takich historii. Czasami się zdarza, znaczy niestety, tak? Znaczy w nasz zawód jest wpisane to, że czasami podamy informację, która potem okazuje się być nieprawdziwą. U mnie spadł samolot z prezydentem Kaczyńskim, znaczy ja byłem jednym z pierwszych ludzi w Polsce, którzy się o tym dowiedzieli. Ja tą informację przetrzymałem 40 minut, mimo że miałem 200-procentową pewność, że to jest prawda, bo dowiedziałem się od tego człowieka, który był na miejscu, który dowiedział się o... Ale dowiedziałeś się już o skali tego, co się wydarzyło? Znaczy ja się odebrałem telefon, w którym była informacja, że spadł prezydencki samolot. Ja nie uwierzyłem i się rozłączyłem. A potem odebrałem go znowu, dowiedziałem się tego samego. A potem zadzwoniłem do człowieka, który przyleciał drugim samolotem, który potwierdził mi, że coś się dzieje. I właściwie no wszystko mówiło, podaj to, będziesz pierwszy, dostaniesz nagrody, w ogóle wszystko będzie świetnie. Tak? Ale jak się podaje informację o tym, że nie żyje prezydent, to nie można tego zrobić. Tak? Ja przetrzymałem 40 minut. Tak? Naprawdę to jest cholernie dużo czasu w newsach, a przynajmniej szczególnie z taką informacją. I dopiero jak dostaliśmy oficjalne potwierdzenie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to weszliśmy w tą historię, a w międzyczasie inny kolega z innej redakcji, mając mniej informacji, podał to. Nas myślał w relacji niestety, który opowiedział więcej niż mógł widzieć, ale ona była prawdziwa no, w pewnym sensie. Tak? No i tam trafiły nagrody, więc... ale my gramy o rzecz, jest bardzo dobre powiedzenie w newsach, pracujemy w zawodzie, w którym musimy mieć rację, a nie musimy być pierwsi. I my sobie to wzięliśmy głęboko do serca i często nie jesteśmy pierwsi i nie ścigamy się na wiele informacji, no co jest jakimś kosztem, tak? Bo inni są szybsi, szybciej się klika, świetnie się pozycjonują informacje w wyszukiwarkach, ale to jest... No to jest coś, co no po prostu musimy się na to zdecydować. Ostatnie pytanie i od razu pozostając w logice mediów nowoczesnych, cyfrowych, twitterowych, poproszę cię o krótką odpowiedź. Opowiadałeś dużo o realiach pracy kogoś, kto ma do dyspozycji zespół dziennikarzy, kto profesjonalnie zajmuje się weryfikowaniem informacji i propagowaniem ich dalej. Masz jakąś radę dla osób, które są odbiorcami? W jaki sposób obcować z informacją dzisiaj, żeby właśnie nie dać się wpuścić w maliny? No po pierwsze sprawdźmy w ogóle, kto, jeżeli przeczytamy jakąś informację, pierwsze co robię, to sprawdzam, kto to napisał. Jeżeli to jest osoba, która ma nie wiem, 3 miliony śledzących ją fanów, no to być może jest to prawda. Po drugie sprawdzam w drugim źródle. Po trzecie...
sam się zastanawiam, czy to może być prawda. Często są informacje tak znakomite, że aż niemożliwe, żeby były prawdziwe. To wtedy trzeba jeszcze bardziej się zastanowić. I też bardzo bym się zastanawiał, zanim coś podam dalej, jeżeli nie kliknę w sam artykuł, bo sam nagłówek często jest mylący. O, to myślę, no to chyba jest najważniejsze. Tak? Przeczytajmy, tak? Warto czytać coś, co się komentuje, co jest nie tak bardzo popularne. Bardzo dziękuję. Maciej Słomczyński, wieloletni wydawca Faktów TVN, związany też z TVN24, był Państwa gościem. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Dzięki.